Tym razem chciałbym wam przedstawić kolejną świetną grę ze stajni Ubisoftu. Jest to właśnie Watch Dogs. Gra z takim dosyć ciężkim, przytłaczającym klimatem. No ale nie powiem, nie brakuje zwrotów akcji i jest dosyć ciekawa. Kiedyś ją ogrywałem, a teraz chciałbym nagrać z niej właśnie Let's Play. To chyba właśnie lepsza gra z serii Watch Dogs. Dwójka była zbyt ziomalska, a Legion, czy ja wiem, taki chyba trochę rozlazły z tego, co słyszałem. To jest no, dosyć taka mroczna właśnie historia, taka jaką lubię. Pamiętam, grałem w to już no, wiele lat temu, także dobrze by było o sobie przypomnieć niektóre takie ciekawe gierki, jak właśnie ta. Zwłaszcza, że tutaj no, historia jest taka dosyć ciekawa. Nie powiem, że ma jakieś tam... zwroty akcji, ale jest naprawdę na poziomie. Jak na Ubisoft, to jest naprawdę według mnie dosyć ciekawa, fajna gierka do zaprezentowania wam. We are the modern day magicians, siphoning bank accounts out of thin air. Can you hear yourself? Potem też zagramy sobie w ten, w dodatki. Bad Blood się chyba nazywa. Nigdy nie grałem akurat w te dodatki, także... No, po finale z podstawki warto by było to obczaić. Damien, it's over. I'm disconnected. Maurice, podpadłeś, chłopie. You're on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the Aiden Pierce. No dobra, Roman Pierce tam było w Szybkich i Wściekłych. No tu gramy akurat Aidenem. No, historia jest naprawdę mroczna. W porównaniu do dwójki, gdzie była taka ziomalska, nie grałem w dwójkę. Na pewno jeszcze zagram. No i co tam jeszcze jest? Legion. A tamta, z tego co słyszałem, to jest taka... No, za bardzo... Czy ja wiem... bezosobowo, że tak się wyrażę, bo właściwie nie ma głównego bohatera, tylko zbieranie na ludzi. Job, man. I didn't know. Who was on the other end of the call?
give me a name. They never gave me a name. I'll tell you a name. Lena. Lena Pierce. Tak w skrócie, to Morris spowodował wypadek, w którym zginęła jego siostrzenica. Apelował na Aidena. Look, man. Even if I knew a name, you couldn't get me talking. These guys. I heard stories, man, that like nothing you ever seen before. You gotta walk away from this, man. Sometimes you can't walk away. Please! From. Please! Who gave the order? I spoke to them on the phone and they told me where to find you. That's all I know, man. That's all I know. Give me a name. I don't know! A name! Kill me, man. Just fucking kill me. Nah! How's your memory now? Oh, chłopie. Nie podskakuj. Tu są lepsi od ciebie. O tyle to jest ciekawa i fajna gierka, że można dużo rzeczy zrobić z daleka. Nie trzeba być w centrum akcji. Keep moving. No. I taka trochę zbieranka. Bo tutaj dużo rzeczy jest, o właśnie, jak te chemikalia czy coś. Z czego będzie potem można... Ciekawe rzeczy. O, tu coś jeszcze widzę. Leki. I potem z tego różne takie przyborniki będzie można robić. Where the hell you been? What? He's talking to me. I leave you for 2 minutes. Give me my bullets. I tossed them. What? You said you'd kill him otherwise. I told you to hold on to them, Jordy. Where you been anyway? I had to make a call. And you get what you need from Maurice? Oh, you're kidding me. Let's clean this mess up. Stop admiring your work. Hey, that's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter-gang drama I'm creating here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No, too late. Bottom of the eighth. Chicago's ahead. Game's almost over. We are out of time. Nice shot. Come on, you're not just a little interested in my phone call. All right, fine. Tell me about your phone call. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got 40,000 people above us. We need a distraction. I called the cops. You did? Yeah, true story. So, cops arrive, and Maurice's little band of brothers arrive. Pow, 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 pow. Jordy. Jest wcześnie? No, I called them too. Look, we get a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. You'll appreciate the plan tomorrow. Great. Punctual cops. I handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice? What do I look like, a chauffeur? He's the shooter. I'm not through with him yet. Hey. Dick. Chicago police! If there's anybody in here, identify yourselves. Tip said we're looking for gangbangers. Dobra, nie musimy jeszcze się chować. Wish they'd just play in their own backyard. Here's the weapon. Kurna, wali po gałach. Dobra, to wy sobie te korpsy tam sprawdzajcie. A ja sobie stąd śmignę, co? O, kuźwa! Zauważyli mnie. Chciałem to szybko zrobić. I tego i się tak po prostu. Bo już to trochę tam sobie poćwiczyłem. W tym samouczku. A.
Kamerka tu jest. Tu jest. Hakujemy. O tyle dobre jest sterowanie, że jest takie w miarę, no, dużo ma przycisków, ale jest dosyć niezłe, intuicyjne w miarę. No i tak jak mówię, no dużo rzeczy fajnie, że dużo rzeczy można zrobić akurat w tej grze z daleka. Nie ma tak, że wszędzie musimy być. Dobra. Drzwi otwarte i spadamy stąd. Toolsy. Dobra, robimy sobie wabi. Ciach. I sobie rzucam. A co? Bo mogę. Koleś, idź tam sobie do wabika, a ja sobie robię spadowanko stąd. Najlepiej to ich się załatwia w ogóle z... no, z daleka, jakimiś właśnie... obiektami terenu. Dobra, poprofilujemy ich tutaj trochę. Something tells me if we run you shit stains through the system, we'll come up with plenty we can use. I need to see ID. Both of you. Każdy, kto ma komórkę czy coś, jakiś sprzęt elektroniczny, to jest podatny właśnie na takie hakowania. Fine. I don't need ID. I'd ask you to smile, but it works better if you don't. Hey man, I did not give you permission. Możemy z tą spadać. Jerome Richards. Looks like... co teraz? Bank. Bankomat. Poproszę forsy. Dużo forsy. Tak jest. Dziękuję. Do widzenia. A potem sobie fajne pukawki można kupić. Tylko i tak. Za bardzo ich nie używam. Everything's connected to the CTOS with a serious firewall. Right now, I need to get out of the stadium. Can you find me the nearest access point? In the next room. But you'll need to find someone with security clearance. Security guard should have access. With all these cops, there's gotta be one around. Czekaj, dobra, będzie hakowanko. Będzie hakowanko. Tam jest kamera. People so we can play cowboys and Indians, but you got an isolated incident in the basement. We can close the basement. I got no problem with that. This whole place is about to fill up with Chicago PD. That's gonna cause a panic. We need to shut the game down here safely. Who shut it down? I can't make that call. Well, then call somebody who can make that call, please. Okay, hang on. Yeah, give me Barry. Well, tell him to call me ASAP. It's an emergency. Tam jest, czyli dalej trzeba hakować kamerki. Tam jest. I tutaj. A, jeszcze serwerownia co? No tak. A, tutaj jest, dobra. I też jest dosyć spore tutaj drzewko. Drzewko rozwoju. Gdzie ja teraz mam, kurde, iść?
tutaj, tak? Dobra. Idziemy. Idziemy ostrożnie. No kuźwa. Spokojnie. Nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś, nikogo nie widziałeś. Dobra, udało się. Shift i rura. Co to jest? A, to jest do tego. Konik na biegunach. Żywa koń na biegunach. Uff, jesteśmy na zewnątrz. Super. Pamiętam, że Watch Dogs się reklamowali naprawdę ekstra grafiką. I to był szał wtedy, że o, taka super grafika, ale potem taki downgrade nastąpił, że no, był bardzo, ale to bardzo widoczny. Ludzie aż byli wkurzeni, że tak downgrade'owali grafikę. A na wszystkich materiałach filmowych, jakichś tam takich, no, prezentacyjnych, była tak zarąbista grafika, że normalnie nawet odbicia było widać w powierzchni różnych tam, no, jakichś sklepów, witryn czy czegoś. A u mnie oczywiście tutaj jest na full detalach. Full detale plus 4K oczywiście. Dobra, o kuźwa. Ja tak się zagadałem, ale tu widzę, że trzeba spieprzać jednym słowem. Ja ci dam pullover. Kurde. Ja się tak zagadałem, ale tu patrzę, no, jest ostra jatka. Znaczy jatka, no, ostre spieprzanie. Spieprzam go. A jak się ciebie nie posłucham, to co mi zrobisz? I też model jazdy jest taki, no, powiedziałbym, raczej średni w Watch Dogsach. Ale ujdzie, nie? Takimi trupami się jeździło w grach. Trzeba... dobrze by było właśnie na te czerwone tam wjechać. Może tędy? No kurka, no naprawdę. Wow. Ciekawe, czy policja tędy przyjedzie. Pamiętam, robiłem w tej grze dosłownie wszystkie pierdoły, wszyściutkie. Bo przede wszystkim chciałem mieć te takie różne rzeczy z drzewek umiejętności, a żeby to mieć, to właśnie trzeba było zrobić na przykład wszystkie pościgi jakieś czy coś tam. No różne te takie zadania pierdołowate, poboczne. Niektóre były naprawdę bardzo, bardzo przydatne. Mapa, GPS, naciśnij, aby umieścić znacznik. Wow, akurat teraz mi to pokazuje. Patrzcie do kryjówki. Do kryjówki, czyli co? Do siostry. Bo główną naszą tutaj osobą, taką, z którą mamy największy kontakt, to jest nasza siostra. Jakoś tak? Nie, tutaj nie mieszka siostra. To na pewno wiem. No, tutaj jest różne wysadzanie rzeczy, bo pomaga przy ucieczkach.
A, do tego hoteliku takiego. Ten hotelik to jest chyba z tamtej strony. Aha, jakoś tutaj chyba. Kurczę, już nie. O, tutaj pamiętam. Tak, hotelik. Tędy? Ja już naprawdę dawno w to nie grałem, w tą grę. Pamiętam, no, jakieś poszczególne rzeczy, no ale oczywiście nie wszystkie. Dobrze, na pięterko. A, na pięterko. Jak tu na pięterko? Dobrze, dobra, tędy chyba. A, zresztą tu i tędy pewnie można. No. No to jest dosyć ciekawa gra, tak sobie pograć i poznać w ogóle całą historię tego Aidena. Jego siostra. He's coming, right? Not like last time. Jackson, I did invite him. It's been so long. Are you sure you called the right number? Honey, your uncle's a different kind of person. It doesn't mean he doesn't love us. I polujemy na gościa, który zlecił zabójstwo Aidena. Przez przypadek właśnie zginęła jego siostrzenica. To tak dla streszczenia, bo ja się wtedy zagadałem jak na samym początku gry, także jeśli ktoś by nie uważał. Punkty zdolności. No właśnie, tu jest fajne drzewko. I niektóre z tego, co pamiętam, to mogą być poblokowane właśnie pod tymi takimi poszczególnymi zadaniami. Na pewno bateria by się przydała. Bramy garaże. Ale to i tak nie ma za bardzo wyboru teraz, bo to jest przede wszystkim fabularnie. Ustępne 5 punktów zdolności? A, bo ja mam chyba temu, że jakoś tam wersję deluxe czy coś. Akurat to mi najmniej jest potrzebne. I wyłączanie helikopterów jest dobre. Baterie przede wszystkim bym kupował, bo są dosyć potrzebne. Wtedy się nie czeka. Jak się na przykład światła zmieni, no tak jak tutaj na skrzyżowaniu, to wtedy trzeba czekać, żeby naładowało. A tak to można sobie od razu. Co tu jeszcze jest? Dobra, tu sobie może resztę odpuszczę. Blokady są zarąbiste. No to też damy. Dobra, koniec. No i tutaj cała reszta drzewka jest. Żebym tylko wiedział, że tutaj dalej jest reszta drzewka. Nie, ale ogólnie to było i tak potrzebne. Blokady jak najbardziej. Baterie, bankomaty może niekoniecznie, ale
tutaj jazda. Jazda to wiadomo, to jest najbardziej, najmniej potrzebna rzecz. Przedmioty do wytwarzania. No te bomby przylepne są zarąbiste. Zaciemnienie, czy ja wiem, mało potrzebne. Jakieś zagłuszenie, zaciemnienie, no. Ale te bombki, adziki zbliżeniowe są naprawdę całkiem. Co tu jeszcze jest ciekawego? No strzelanie, walka. Nie, to myślę, to jest... O kuźwo, takie duże potem będą? Już naprawdę zapomniałem. No to by się przydało na tych dużych. No, tu trzeba będzie pakować w to. Odporność na kulę. Tak średnio się wszystko robi z ukrycia, tak jak ja najczęściej. No tutaj mistrz snajperki, czy tam maksymalna koncentracja, to jest na... To akurat jest najmniej potrzebne. To byłoby najbardziej potrzebne. No i oczywiście zdolności hakowania, co są. Praktycznie można by powiedzieć, no najbardziej użyteczne. O, i tutaj rozgłos zdolności. Naprawdę mówiąc, to nie pamiętam, od czego to było. Pociski przeciw pojazdom. To może są... fioletowe, czyli przez internet, jeśli bym grał. Wyłączyłem internet ogólnie. Jeśli bym grał, to bym tutaj zdobywał ten pasek. I to zhakujmy sobie. Po co ci to światło? No i wiadomo, za każde hakowanie są punkty dodatkowe, a za punkty mamy do kupienia rzeczy w drzewku umiejętności, system odpoczynku. No to ja lubię głównie działać w dzień, bo wtedy więcej widać. No i są te nagrania audio właśnie z Maurice'em najczęściej i z Bidenem właśnie, ale też tam jest chyba Jordi. Elektronikę zawsze warto zbierać. Nieco tu więcej jest, no jakieś tam te, czemu ty nie biegasz, chłopie? No te składniki też będą potrzebne do wytwarzania różnych rzeczy. Garderoba. Zobaczymy jeszcze garderobę, co my tu mamy. Miałem tam jakąś właśnie wersję lepszą tej gry. Kiedyś to już kupione było. Podobno były jakieś skórki ciekawe. No ale nie, chyba raczej zostanę przy starym. Bo wybierz. Ten gość, to raczej, kurna, da się jakoś podejrzeć? O ja pierdziele. Ale ja chciałbym go lepiej zobaczyć. Wyjątkowo. Nie, kurna, jakieś kapelusze, jakieś... Grom wie co, nie, to ja wolę ten stary. Stary? To jest stary? Lir? Viceroy, no. Myślałem, że Leroy, dobra. Mściciel, nie no, zostaje przy starym Maidenie. Jego najlepszy jednak strój. Jeśli to jest ten sam, oczywiście. Cyberpunk. No chyba nie ten.
No, czy ja wiem? Czy jest taki zły? Nie jest najgorszy. Nie, ten sam. Poznaję po tyle. No i częściej go się widzi właśnie z tyłu. 6:00, dobra godzina, tak. Najlepiej. Dobra, trochę zdradziłem już początek całej gry, ale myślę, że dużo na tym gra nie ucierpiała. Były tylko takie flashbacki. Pierce. Nie wiem, czy właśnie to nie jest gra z 2012, tam był 2012. Sick of remembering it that way. It's never a dream of her tiny face pressing the window when she knows I was coming over. Or that little wobbly dance she did. It's always the same nightmare. Dobra, to sobie co? Idziemy na miacho. Ty się nie gap tak w ten telefon, tylko patrz, gdzie idziesz, chłopie. Dużo osób do okradzenia. I'll have to thank CTOS one day. Simple breach of their facial recognition software, and I've got access to everyone's personal details. Filmuj ludzi. Hakuj. Klucze systemowe. Idziemy, zrobimy małe przestępstwo. No to i tak chyba jest w sumie fabularnie, że właśnie trzeba poznać wszystkie mechaniki gry. Tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. No. Ogólnie to są takie, wiadomo, pierdołowate zadania, które nic nie wnoszą. Pokażę. Jak mówię, to są takie pierdołowate zadania, które nic nie wnoszą do gry. Nothing to talk about. We're done. Deal with it. You're so fucking wrong. I'm not done yet. Get I gotta away. Stop. Złapię cię. Kuźwa, albo nie złapię. Gościu spieprza ostro. Nasz Aiden to jest taki trochę, no...
sprawny. Ale jak cię dorwę, gościu, to zobaczysz. Kurna, będę się tak za nim uganiał po całym mieście? No, dawać mi go. Tylko cię znokautuję, spoko. Dziękuję, nie ma za co, do widzenia. Wzrost reputacji. Teraz się obywatel na Polsce będzie vigilanti. Czyli... mściciel? Wiem, pan to się tłumaczy? Nagroda za postępy. No i dzięki temu sobie można coś potem z drzewka wybrać. Misje poboczne. Te przestępstwa. Egzekutor. No, schwytę 20 przynajmniej przestępców. O właśnie, i to są te misje. Nie wiem, które są. O, do tego Machera. Czy to tak czyta? Za które się potem nagrody dostaje. W sumie to nie wiem, nawet nie pamiętam, na czym mi tutaj najbardziej z tego zależało. Nie na tym czasem? Pijówki gangu. Czy po prostu robiłem, bo robiłem, a może na tym? Nie wiem. Tu są takie. Śledztwo dotyczące handlu ludźmi. Ogólnie to takie właśnie nagrody się dostaje za robienie tych takich poboczniaków. No ja raczej się w to nie będę bawił, bo wcześniej to praktycznie, właściwie to wszystkie zrobiłem, te poboczniaki. Tam jeden chyba taki trudny był dosyć, sprawił mi problemy. No ale jakoś to poszło. Trzy kubki? To jest, mini gry. Poker, no, pokera to ja bym zagrał. NWZN. No tu są też takie jakieś minigry, z tego co pamiętam. No i tego to jest trochę tutaj, jak widać. Z automatu się dostaje. Dobra, mniejsza z tym. Song Sneak, za znalezienie też piosenek. Nikki, hey, I know, the party started. It's almost over. Where are you? I'm on my way. Ugh, you make me crazy. Jackson's really looking forward to it. Get over here. We miss you. I miss you too. I'll be there. Sorry, Nick, I need to take this. I'll see you soon. Co to jest te czerwone? Look, if you need some wheels, give me a call. I'll set you up. Pre-owned cars? You'd rather register yourself at a car dealer? I don't ask questions. This guy gets me any ride I want. And you, if you need it. I just might. How's Maurice doing? Oh, he's all sunshine and buttercups. I'm gonna dump him at my little dumping place. I need him alive, Jordy. Yeah, alive. Whatever. Goes against your better nature, huh? But I'd pop him and be done, but hey, you pay me right, I'll keep him alive as long as you want. I do work for a paycheck. Found through study. Auto na zamówienie. No, można auto brać na zamówienie. No też można sobie ukraść. Przyda mi się mała wypłata.
Dobra, co my tu mamy? Weźmy sobie co. Ładnie to wygląda. Ale ja nie chcę autoalarmu, ja chcę po prostu wejść, wsiąść i wyjść. No, dziękuję, do widzenia. No ale szczerze mówiąc, to naprawdę widać tu ten downgrade. Jest. Dobra, dzięki. Widać tu ten downgrade, bo no gra nie wygląda jakoś rewelacyjnie, szczerze mówiąc. Na zwiastunach na pewno prezentowała się o wiele lepiej. My to mamy. Główne zadanie jest gdzieś tam. Despite anger in some quarters over his surprise victory, Rushmore insists he's working for all citizens and it's business as usual at City Hall. Jak mapa wygląda w ogóle? Chciałbym sobie przypomnieć. No i właśnie te czerwone. Trzeba to będzie odblokowywać te wieże, jeśli się chce widzieć mapę. Jakieś tam ciekawe rzeczy na mapie i w ogóle. To oczy? A, to wspomnienie jest, dobra, to sobie potem załatwimy. Mapa, jak widać, taka nie jest jakaś szczególnie duża, nie da się już dalej oddalić. No, na razie to chyba tutaj jeszcze nie mogę. A może i mogę. No, w każdym razie jedziemy do głównego, czyli chyba do siostry, no właśnie. Co tutaj? Co tutaj? Tutaj on ten znacznik robi. Mam nadzieję, że mi się nie zablokowało coś. Kurna, ale były jaja. Się okaże, że będę musiał zaraz wczytać grę jeszcze raz, bo się tu misję nie chcę odpalić. Naciskam normalnie na F czy coś. Nic. A, jest. F. W końcu to co myślę. Przecież chyba się naciskało na F. No, ale... Może temu, że kradzionym przyjechałem. A, nie, czekaj, kurna. Się okaże temu, że kradzionym może przyjechałem. No. Haven't been to Nikki's since the funeral. Am I ready? Jack's last birthday. Lena sang off key. Happy birthday. Full throttle, no holds barred. Now, I'm afraid of the silence. Wsiadamy do naszego ukradzionego autka. Proszę to wyłączyć. I jedziemy. No. Nie ten przycisk. Jakoś tutaj. Okej. Co żeś się tak usztywnił? In that case, you deserve
10 birthday tickles. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10. Stay here for a second. So, an entire year and... Late. Yeah, I'm sorry, Nick. Really. Come here. Let's have a look at you. You look older. Oh, nice. Thanks for that. It's his first birthday without Lena. How's he doing? Still doesn't talk to anybody but me. Yolanda says it's his way of maintaining some sort of control. Yolanda? His therapist. She's helping him. It's good. Just slow. It's hard, but we're gonna get through it. Mm-hmm. Jax. Hey. Sorry I'm late. Can I, do I get a hug? Wow. You are... big. So, hey, what do you got there? Wow, the healer. Cool. You bought him a real toy, huh? Why don't you bring up your toys? I'm gonna speak with your uncle. Yeah, I'll be up there in a sec. This matters. You being here. I just need to make sure that things are different. Things are different. You and Jax are the most important people in my life. I'm not gonna stop watching out for you. Always the big brother, huh? Last time I was back here, it was Lena's birthday. Jackson adored her. We all did. You missed all the fun. Nikki the kids were playing vigilante, imitating that guy they keep talking about on TV. Let me guess. Oj, tam. Was the dopiero zacznie. No, they were all the vigilantes, and I was the only villain, but I make a mean bad guy. I gave him hell. I should have come earlier. I could have warned them. Don't mess with my sister. Remember when you and Mom were both sick of dogs, but Dad insisted his boy was gonna have his birthday cake? That thing was an abomination, all burnt and lopsided. That was Dad in a nutshell. He did a lot of ugly things, but it was always about family. Listen to me, I'm rambling. Oh, really? No, don't let me interrupt you. Who is this? You think blogging caller ID will hide you? I don't know what's so entertaining, but the police won't find it very funny at all. Listen, the police can trace this call. I know where you live. No, nareszcie już skakował. Who is this? Why are you calling? Do you feel safe, Nikki? Nie uprzeskrował sobie gościu. Who was that? Doesn't matter, just some stupid crank. It happens. Do you think this is strong enough? Look, did you know his voice? Oh, Jesus, Aiden, just leave it. It's fine. It's fine? He thinks he can get inside. How do you know what he thinks? You're checking the locks. Look, I can handle this on my own. We do not need your help. Nikki, I can find this guy. Okay, look, Aiden, God, you have not changed at all. We do not need your help. Please stop trying to fix our problems. Every time you try, you just make things worse. I better go.
Yeah, I think that's a good idea. No, cały czas to są takie jeszcze misje tutorialowe. Teraz będziemy pewnie ten cały CTOS, tą wieżę, hakować. A ja takim pierdziekółkiem mam go ścigać? No bez kuźwa jajec, no. Ja mu zawsze do pościgów daję mi takie trupy. Jeszcze się okaże, że goście zgubię z tego wszystkiego. Nie no, wolno ucieka. Manewr spychający. Yeah. I'm sorry, I overreacted. You just make me so crazy sometimes. Uh-huh. Come on back, okay? I promise I won't freak out on you. Aiden? You're going after that creep, aren't you? Well, you're doing it right now. Zaraz go dorwę. Spoko. Yeah, the call's breaking up. I can't hear you. No, you hear me perfectly. You need to stop right now. Yeah. Hello? Still there? Can't hear you. Okay, gotta go. O kurwa. So we have a deal. Yeah, I can't believe you're paying me that much just to make a crank call. Nikki Pierce, right? I'll mention the locks like you said. And a kid. No dobrze, centrum sterowania CTOS-u. No tak jak mówiłem, no trzeba będzie odblokowywać te wieże, która jest najbliżej. Słaby jest ten cały DedSec. Jakieś namiary.